Te wszystkie wymienione narzędzia, ale nie tylko one jeszcze wiele innych służy do pracy w ogrodzie, przede wszystkim wiosną. Przyjrzyjcie się obrazkowi i powiedzcie: co robi dziewczynka z mamą? Dziewczynka z mamą przesadza oczywiście kwiatki. A spójrzcie teraz pań, na panią, która jest w kapeluszu i trzyma w ręku konewkę. Co ona robi? Ta pani podlewa swoje krzewy. A co robi pan z tymi dużymi nożycami, z tym sekatorem? Ten pan przycina drzewka i krzewy. Został nam jeszcze jeden pan, który jeździ po trawniku kosiarką. Co robi ten pan? Ten pan oczywiście kosi trawę. Jak myślicie, czy te wszystkie zabiegi są ważne w ogrodzie na wiosnę? Ja myślę, że tak, ponieważ kwiaty, które urosły i potrzebują większych doniczek, należy przesadzić. Krzewy, żeby rosły coraz większe, trzeba je podlewać, ale też należy pamiętać, aby przycinać gałązki, które zimą uschły. Trawę, też gdy będziemy kosili, będzie ona coraz gęstsza, zieleńsza i przez to ładniejsza. A czy Wy obok swoich domów macie ogródki i czy pomagacie rodzicom w pielęgnacji ogródków?